quest. Quest. Zostaw mnie. Quest. Nie ma czasu. Chcę ci coś powiedzieć. Wynoś. Chcemy się z panem skontaktować w ramach pana ubezpieczenia samochodu. Nawet tu mnie znaleźliście. Ja mam wyrok. Tam pójdziemy. Zobaczymy, co się w lewo. Też nic nie widać na razie. A to co? Ło! Ukryte baza, nasiono. Co? Mail, nasz statek znaleziony przecież rozbił się na tej planecie. W momencie, sam tylko ja próbowałem przeżyć. Ale to miejsce jest zbyt nieprzyjazne. Jestem coraz gorzej. Po prostu ostatnio wychodzę na zewnątrz, aby znaleźć odrobinę wody. I-klas, rok 3036. Ło, ale on miał rzeczy. Silnik. Nadstopy. Wszystko miał. Biomasy. Kurde, ziomek. Ale cię tu... No fajnie, już możemy wracać. Także łóżek, gdzie można rozstąpić. Mieli wtedy ten materiał. No widzisz, ale znaleźliśmy. Ale to było tajemnicze. No ciekawe, czy tam coś jest. O tam, tam może chodzimy. To wygląda jak fajnie. Muszę tyle co dzień. Tam jest jakiś gaz zielony? Może siarka? O, może być. Ewidentnie tam coś się dymi na zielono. Mhm. Melinium. Ej no. Tak po prostu się tu jest tutaj na zielono? A nie, jest. Tak, miał być boss. Leżą siarki. Tak? No, na ziemi takie zielone kulki. Nie widziałem jeszcze. Gieram. Ale amelinium za to też tu leży, więc... A jest, faktycznie siarka. Amelinium. Temperatura topnienia 100 NK. Ekwipunek pełny. Tytan, nie chcę tytan. Mam gdzieś tytan. Hihi. O, skrzynia. Jedno żelazo w skrzyni. Byłeś już tu? Tak. Okej. Okay. Myślałem, że nas trollowano. 100 000 NK. Cokolwiek to znaczy. Deszcz! Co? Kurz deszcz! Nie, niemożliwe. Łooo! Chodź tutaj. Nie wiem, gdzie jest tutaj. Szukam cię. Ekwipunek mam pełen. Ej, tam się rozmroziło? Rozmroziło się. No, no teraz... O, widzę cię. Za tobą. Tu, w tym dziurze? Nie. Lód. Już nie ma. A nie, jest, o kurde. Co się nie wczytał. Gdzie ty jesteś? A tam? No, okay. Za tobą. Chodź ci pokażę. Idę. No. Ale to w ogóle ten deszcz. Jakby ktoś pluł. Nie tak żeby tylko deszcz. Pluł. To aniołki siekają. Mhm, sikają. Co to tu się odpierdala? Wow. To wygląda jak koniec mapy. Siarka. Krzem. Sionka bakłażana. Zaszy, co jest? Co tam jest? Co się robi z tych bryłka bioplastiku? Jeszcze nie wiemy. A to nie zrobiłeś tego? Złotego dildosa z tego? Nie. Myślałem, złoty że to znalazłem. Złoty dildos jest ze szczerego złota i go znalazłem.
Okej. I robiłem go z bioplastiku, hatfu. Tu to masz. Nasionko. Siarki są. Nie wiem, co tutaj zostawić. Uran? Uran weź. Uran chcesz zostawiać? Czekaj. Super rzadkie. Już. O, tu jest jeszcze jakaś skrzynka. O, Boże, tutaj też rzeczy. Mikrochip, dwie siarki. Mikrochip trzeba wziąć. Siarki też, nie ma co się oszukiwać. Dobra, wracamy. Jesteśmy pełni. No i wiesz, dlatego potrzeba lepszych tych silników, przecież. Tam na wprost wygląda, jakby było zamrożone, co? Tak. U śnieg. Tam się może rozmrozić, potem coś. O, lodowce tam są. Tam następnym razem pójdziemy. Hello. Hello, Iryt. Irydowa jaskinia. Dzięki Bogu, nie ma paliwa w tych plecakach. No. Miał jeszcze dorzucać coś, to już w ogóle. Jest jeden MTI. Milion. Nice. Następny chyba gol jest przy 5 milionach. No da, tak to leci. Ile tej trawy tutaj? No teraz trzeba by to już trochę skosić, Quest. Nie chcę nic mówić. Nie. Dobra, trzeba postawić ten. Trzeba znowu ciśnienie podnieść, czyli. Żelazo, żelazo, tytan. Mikrochip mapa. Mikrochip mapa. Słyszysz? Mikrochip mapa. Mikrochip mapa. Kompas. A gdzie jest mapa? Mapa jest aluminium z obsydianu i aluminium. Fajnie. A co się robiło z siarki? Coś się robiło z siarki. Szkoda, że nie OSM znaleźć, tylko osmu nie znaleźliśmy. Z siarki coś się robiło. Tylko nie wiem, czy coś dla nas. A, plecak? Nie, odrzutowiec trzeci. Siarka, nas tylko ten 8. Nie mamy jeszcze 8, więc. A widziałeś gdzieś tytan? Tytan? Nie, tytan się wala. Skończył się? Bo była jakaś szafka jedna, ale. Była, ale się skończył, no. A, okej, zużyłeś. Right. Żelazo. A co to jest ten 8? Nie wiem, jakiś minerał. Tytan potrzebuję. Wow, to jest skrzynka i było jedzenie, chip. Tak blisko. Ciekawe. Czy tu już nie ma tytanu nigdzie teraz? Ja przyniosę trochę. Żelazo, tytan. Ej. Nie wolno łączyć tych. Saki. Nie wolno się siuśkami dotykać.
Żelazo, żelazo, tytan, tytan, żelazo, żelazo, tytan. Jeszcze jeden tytan potrzebuję. Ale będę budował teraz. A, bo prąd jebnie. God damn it. Shit. Prąd jebnie, a fuck zaraz. Jak tylko wybuduję. A co budujesz? Moje lądowisko. Budujesz lądowisko, tak? Shit. No, lepiej myśl o tym prądzie. Wiesz co, może wstrzymać na razie z tym lądowiskiem. Fuck you. Ja potrzebuję podnieść ciśnienie, żebyśmy mogli wybudować ten reaktor jądrowy. Ty mi teraz podnosisz ciśnienie, mówiąc, że mam nie robić lądowiska mojego. To jest silniejsze ode mnie. Dobra, wywalam to zrobić. Nie ma miejsca, żeby go postawić nigdy. Trochę krzywo, ale... chip znalazłem, zobaczmy co... co on chce. I zrobiłeś co? Te ciśnieniarki jeszcze? Tak, bo trzeba robić ciśnieniarki, żeby odblokować reaktor jądrowy. Mam problemy z prądem. Rozumiem. A ciśnienie jest 36 już teraz, okej, okay, było 20. Aha. O, cię chuj. Co? No jest... Brzydko jest chyba, będę to pracował. No jest dużo prądu jest potrzebne, tyle ci powiem. Ja nie mam amelinium. Wow. Włączyłeś? No już. Nie, usunąłem na chwilę. A, usunąłeś, no właśnie. Nie, trzeba wybudować ten... O nie, ginę. Jeden reaktor atomowy i on... No kurde, ale co? Ja mam teraz nie robić tego lądowiska? No daj chwilę, już jest 37. Gówno to. Nawet nie wiesz, co jest potrzebne na ten reaktor, pewnie 8. Nie mów tak. Idź lepiej znajdź 8. Gdybym wiedział, jak wygląda 8. Jest niebieski. Spoko. Jak jest niebieski, to wiem. No nie można polecić. W spożywczaku się zrobił pełno. Skądś to trawę też. Dobra, na co ja czekam tak naprawdę? 39 to idzie za wolno, żebym tutaj miał na to czekać. Poszedłeś gdzieś? Poszedłeś na ten? Nie. Przygodę? Ja nie chodzę sam na przygodę. Gdzie jesteś? Za domem. Jesteś tutaj. Knujesz coś, skrzynię zrobiłeś. Hihi. No nie pozwalasz mi dać lądowiska, to muszę sobie inaczej radzić. No, hej, wybuduj, proszę. Nie pozwalasz mi. Tylko wtedy wszystko stoi w miejscu. Gówno stoi. Ej, silnik. Wybuduj jeszcze jedną tą ciśnieniową. Nie, bo też prąd jebie. Strasznie wolno idzie to ciśnienie. Nie, a ile jest potrzebne? 60, a jest chyba 40 dopiero. No to nie dbaliśmy ciśnienia, nie ma co się oszukiwać. Tak, olaliśmy trochę to ciśnienie od początku, no. Ekstraktor rudy. Ekstraktor rudy? No. W sensie, że jaki tylko chcesz? Wydobywa rudę z ziemi w zależności od miejsca, w którym zostanie ustawiony. Ekstraktor gazów. Wydobywa rzadszą rudę z ziemi. Dobra, trzeba robić to ciśnienie.
Find osmium. Znalazłeś osmium. Razem osm. Osmium. Znalazłeś. Razem osm. Aluminium. Skąd wiesz, że znalazłem osm? Bo dostałem chill. Okej. Za znalezienie osmium. Głupie, chciałem niespodziankę zrobić. Ty nie dostałeś? Mam dwa osmy. Coś można z tego zrobić ciekawego? Kurde, można. Coś tam można chyba. Zobaczymy. Ja teraz potrzebuję, co ja potrzebuję? Magnezy. Potrzebujesz magnezy? Mogę ci pomóc zbierać. Nie wiem, już zapomniałem na co, ale potrzebuję. Jeden magnez. Drugi magnez. Drugi magnez. Ty tam przy okazji. Ja chciałem, bo chciałem jeszcze, okej, butelki z wodą, butelki z wodą. Chciałem rozsiewacz trawy jeszcze jeden. Nie, weź z lodówki butelki z wodą, bo tam już nie ma miejsca. Dobrze. A ten prąd, czego? Krzema, nie chce mi się. Ej, z lodówki. Wyrzucam ci magnes, chcesz? Aha. Zoinks. Trzy tutaj wróciłem. O nie. What happened? Prądu nie ma. Żelazo, krzem, kobalt, aluminium. Budujesz? Nie, próbuję przenieść w miejsca, w które są te... Siarkę wrzucam tutaj, w ten kąt. Ale jest ciemno. Mój Boże. Kobalt. Nie ma. Czego nie ma? Niczego. Co potrzebujesz? Krzem i kobalt. Już znalazłem. Jeden krzem jest tutaj w tym. No bo prąd robię, nie? No. Ja nie wiem, czemu go wywaliło w ogóle. Bo zbudowałem maszynę do siania trawy. Aha. No kurde, przestań narzekać, że nie ma prądu i rób ten prąd. No robię mówię ci, że próbuję ciśnienie podnieść, żeby wybudować reaktor jądrowy, no, który dobra, nam no dobra, ale w międzyczasie trzeba robić panele słoneczne, no. Nie, no ma, ja nie tak. Mam tego już, nie mam w ogóle amelinium. No, ja amelinium na sobie. Trzeba iść na przygody, no. Jedno było chyba w lodówce jeszcze amelinium. Wziąłeś je? To jest. Tutaj jest to. To jest takie nasionko 400%. Mhm. Podmienię zaraz. I są też kilka 300%. Tak. A, te tleny. Potrzebuję żelazo i dwa kobaldy. To jest sam lód już tylko. Żelazo. Nie, to musimy iść po ameliniu w takim razie znowu, bo... Mhm. Czuję, że reaktor jądrowy nie będzie tanią rzeczą. Otwieram. Hello. Wow. Okej. Okay. Ciśnienie jest takie se. Ile jest ciśnienia już? 49. Okej. Okay. Jeszcze 11. Żelazo, tytan, aluminium.
Jak stoimy z prądem? Słyszycie 292, produkcja 324. A ile robiła ten twój ten? Prom kosmiczny? 60? 50? Mhm. Dobra, tylko kurde, mało tlenu trochę. Jest w spożywczaku tlen. Weź jedną fasolkę, nadaje cały ten, cały pasek. Wiem. Jedzonka. Dobra, idziemy. Idziemy? Nie wiem gdzie, ale idziemy. Możemy w kierunku znowu tej siarki iść. Albo iść tam, gdzie lodowce. Co jest okay. Lodowce. Nie wiem, czy z osmy się nie robiło tego. Szybszych plecaków. Chcę zobaczyć najpierw, z czego się robi reaktor jądrowy. Z jąder. Nieletnio oglądają. Dobrze. To mów, a nie. A byliśmy nie tam. Nie mam żadnych wraków na horyzoncie. Na WN? Na tą taką rakietę? Czy tam coś, nie ma jakiejś drabinki, czy czegoś? W sensie na ten wrak tutaj? Tak, bo weszliśmy do tego wraku, ale poprawię te rzeczy, czy obszedłeś, czy tam nie było jakieś, które tak wiem, jak są dziwne drabinki. No, jak będzie wystawać jakaś drabinka, to trzeba w nią wejść, ale tutaj nie widziałem. Czekaj, to są drzwi, czy to są... nie. Bo tego satelity się na przykład kliknęło. No. Może te rzeczy też się da kliknąć i... A może nie. Ale chyba nie. Wow. No to jest lód jak nic. To jest lód jak to nic. To jest epoka lodowcowa. Ale nic tutaj nie jest. W tym lodzie są pewnie... fajne rzeczy. Ryby. Murloki głównie, ale tak. Wow, shit. No i co? Nic tu nie ma. Żadnego wraku. Ani... Musi coś być, quest. Wszędzie coś jest. Jest skrzynka, o. No to musi być coś special. Trzy chipy w jednej skrzynce. Uran. Nasionko 300. Nasionko 200 i Lirma. Z Lirmy się też coś robiło, wezmę na razie, ale... Rozciwarkę się. Co mówisz? Skrzynka. Rozciwarkę do trawy się robiło z Lirmy. A, okej, okay, okej. Okay. O, jakaś jaskinia. Nasionko Lirma. Nie wiem, jak ci powiedzieć, gdzie jestem. Ale są w jaskini, która jest na N. Na NE. NE? NE. Niski poziom. To jest też skrzynka. Wow. Iryt, ale iryt, wezmę iryt. To. Wezmę to nasionko 300%. Kurde, jestem pełen już. Jest po prostu lód. Lód. Boże święty, tutaj, tu będzie też jakiś boss. O, stąd widać Stargate. Chyba, że to inny Stargate. Jest tu nasionko Shanga. Czemu takie nudy są tutaj? Reaktor jądrowy się zblokował. W końcu. Jest potrzebny pręt uranowy i nadstopy. Łatwe. Dużo uranu jest potrzebne w takim razie.
A mamy trzy te nadstopy? Może będę, ale je akurat da się zrobić, jak będzie trzeba. Chyba jestem w tej jaskini, o której ty mi mówiłeś wcześniej. Ja wyszedłem drugą stroną. Nie wiem teraz, gdzie było to wejście. Skręciłeś tutaj, gdzie była skrzynka po prawej? Nie wiem. Tak. Leć plecaku. Tak kurde, jak na taką wycieczkę, to taki słaby ten lód mam. No. Znaczy mam trzy chipy, więc... Tylko żadnego amelinium i to jest... Ja mam trzy amelinium i jeden nadstop. To mnie zdecydowanie... O, znalazłem jakiś wrak. Chciałbym wiedzieć, gdzie jesteś. No, musisz wyjść tą jaskinią. O, widzę cię. Patrzę na ciebie W, czyli ty... No i tak? Oj, widzę cię, okej. Wrak jest na dole? Tak. Na top. A, wziąłeś, tak? Okej. Mhm. Jedzenie zjem, chip, fuel, mail. Niepokojąca liczba statków różnych firm zniknęła w sektorze Izital Prime. Udaj się tam i zdobądź informacje na ten temat. Cel główny: zbadaj sektor, ustal powody zniknięcia statków. Cel drugorzędny: znajdź i zgłoś obecność wrogich form życia. Zidentyfikuj wszystkie rozbite statki i zgłoś je odpowiednim korporacjom. Zarejestruj miejsce pobytu wszystkich znalezionych towarów. Misja rekonesans. Coś tutaj statki coś załatwo. Tak, to jest... Ja myślę, że to jest trójkąt bermudzki. To jest, może być planeta. Kosmiczny trójkąt bermudzki, no. Ło, tam gdzieś idziesz. Widzę, jak, widzę, gdzie wygląda idziesz. Jak schody. Jak schody. Znowu nasionka. Kurde. Uran. Dobra, uran, to w takim razie zbieraj uran, bo to, do tego prętu potrzebno 9 uranów. My nawet myślę, że zrobimy jeden na pewno. Tak. Do prętów powiedzmy jest 9 rzeczy. Do prętu uranu 9 uranów. Do prętu irydu 9 uranu irydów. Do uranu to trzeba się wrócić tam w takim razie, gdzie byliśmy, ale... Nasiona grzyba. Nie wiem, gdzie ja wyszedłem w ogóle, czy to jest coś wartego. Skrzynię widzę. Chyba się ten lód się musi roztopić cały. Chyba się zgubiłem. Proszę, żeby ten... Się nigdy nie znajdziemy. Pręt irydowy. O, to ważne. To wiesz. Tak? Tak, tak. No, ten pręt to jest 9 irydów w jednym. I okay. Te ogrzewarki, tam ciśnienia się robi z nich. To na razie może... Mam też jakieś urany. Znowu lód. Czy ty wszedłeś tutaj na górę też, czy...? Nie, zaraz będę przy tych schodach na dole. Nie, bo tutaj się wraca do tego lodu, więc... Ja wracam. No to i tak musimy iść do góry chyba, nie? Skoro, tak? Bo chyba wracamy już. Tak, nie? Tak, trzeba by wrócić, no. No to musimy... Tak, najlepiej będzie tą górą wrócić. No ja idę do ciebie. Okej. Okay. Hejo. Hejo. Ui. Jest tam. Tu byłem właśnie, tu jest ta skrzynia, którą teraz otwierałem. Tu? Mhm. I za tym? Za tym nie byłem. Na pewno coś jest. Musi coś tu być. Nie, złota skrzynia albo coś. Mhm. Ty, faktycznie była złota skrzynia raz. Była raz. Tylko trzeba mieć oszy i uszy szeroko otwarte. Oszy i uszy. A tu? Skrzynia. Ło, pręt irydowy.
i drogę na te nasionka. Ja bieram, mam dużo tych nasionek, co robią 300% i ja wywalam dobrze. Inne. Tak, ja też. 200% też wywalam, bo tu jest tak. To. Pręt irydowy trzeba zjeść, tlen sobie wypiję. Pręt irydowy trzeba zjeść? Stop. Nie, trzeba wziąć w sensie. Lirmę wywalę. Nie licz prętu irydowy. Pręt sobie... Pręt robi brrr. Ale też dużo, no dobra, mam za dużo tych nasion śmiesznych. Wolę wziąć amelinium jedno. Nasion mamy dużo, nie mam nawet tyle, gdzie by... Wiesz, wywalam je jak ten... Gdzie jesteś? Ja poszedłem dalej tam, jak szliśmy. W stronę WN szedłem. Okej. To ja też idę. Znalazłem skrzynię, ale taka jest kiepskawa. Nasiono lirma. Nasiono pestera. Muszę wziąć i tak tlen, więc mogę wziąć sobie z powrotem tą pesterę. Okej. Okay. O, widzę cię. Ejo. Ejo. No dobra. To do domu. Już to by się przydały większe plecaki, bo dajcie spokój. Ja powiem, mojego plecaka biorę... O, skrzynia, nie wiem, czy byłeś w niej, czy nie. Ła. Ła. Nie. Nie, musiałeś w niej być, bo jest... Śmieci. A tak, bo to jesteśmy tu, okej, okay, już wiem, gdzie. Ja jestem w jakimś tunelu teraz. W korycie. Hejo. Hejo. Skrzynia. O, dużo uranów. Pamiętasz, jak się dostać do tego uranu, tam gdzie byliśmy? Tak, tam się trzeba było iść. Będę wiedział. Też pamiętam. Dobra, idę w stronę bazy już. Wywaliłem dużo tych nasionek, 300%. Wywaliłeś czy wziąłeś? Wywaliłem. Okej. Okay. Bo wziąłem uran zamiast tego. Jestem za tobą. Jeden, sześć. Jak zrobisz teraz reaktor, to ale będzie. Zrobię reaktor, a ty możesz teraz zrobić tam kosmos. Tak zrobię, żebyś wiedział. 1,63 czy milion 63, ale tak stoi coś. W ogóle się nie rusza. No bo... A, to leci tam tlen. Nie. Powoli po prostu pewnie. Teraz zrobi 4. Albo... Tak, albo osiągnęliśmy wszystko na tym etapie. 4, okej. No, jest 4. Damn. Lepszy plecak. Nie było większej osmu, więcej osmu tam, gdzie znalazłeś osmu? Dwa niestety i tam jest dalej. Bo się rozmroziło trochę, wiesz, i przycisnąłem między lodem. No. Witaj, bazo. Plecak odrzutowy P3. Odrzutowy, mamy P2 nawet. To. Wybuchowy proch potrzebny. Tlenu konstrukcji. Siarka i osm. O, masz dwa osmy? Wewnętrzna ściana. Mam dwa osmy. Masz dwa osmy? Bo jeden osmuk to jest ulepszenie tego plecaka. Są dwa osmy, tak. Ja bym zrobił ulepszenie plecaka, bo to jest ważne. Żeby szybko... To daj jeden. Są tu w szafce którejś tych tu poszukaj. Nie, bo teraz tak. Na pewno musimy zrobić. Potrzebuję uranium. Trzy jądra. Gdzieś trzy jądra? Jakie jądra?
No nad... Nie ma ani jednego, tak? Jakie jądra? No, jak się nazywa te... Nadstopy? Nadstopy. Ja mam 3. A ile potrzebujesz? 3 i pręt uranowy. I to jest co? To jest ten reaktor jądrowy. O nie, potrzebujemy w takim razie jeszcze 2 nadstopy. Dobra, zrób to, ten reaktor masz. No, a pręt skąd wziąć? Ja mam, zrobiłem pręt. Masz 2. Okej. Reaktor jądrowy P1. O kurde. To jest większe niż myślałem. Przecież to musi stać. A ciepło? Jest tak mrowi, jak stoisz przy nim. Śmiesznie mrowi pod pachami, wiesz, jak stoi przy nim. Dobra, potrzebujemy nadstopy. Nadstopy. Kobalt, żelazo, magnez, krzem, tytan, kobalt, żelazo, magnez, krzem. Czy ci mogę pomóc? Musimy zrobić 2 nadstopy. Kobalt, żelazo, magnez, krzem, tytan, aluminium. Wody też. Ale się za lodem się trochę... przelecę, żeby zrobić butelki. To tutaj, tu jest mnóstwo lodu, no wprost, za tymi. Tak. Wezmę ten, co przy reaktorze jądrowym, wiesz, tutaj rośnie. Tak, dobrze. On jest śmieszny. Będzie Gatorade od razu. On robi br. On ma elektrolity. Żelazo. Magnes. Tu tak ciemne. Właśnie ciemno się zrobiło, coś wyłączył. Ciemne noce. Ktoś wyłączył światło w ogóle. Wiesz, jakby był ten skraplacz do wody. Jest. Czy planeta się robi większa, czy nie? Ta na niebie, nie ta, na której jesteśmy. Nie. Jak się nazywało to drugie takie, co się kosmitami chodziło i tak podpinało prąd? Astronir. Czy tam się przelatywało, nie? Z planety na planetę. Nie mam pojęcia. Tak, był taki moment, żeby wejść rakietę i można było... Pem, aluminium. Krzem. Krzem i aluminium? Czy ja gdzieś wkładłem aluminium? A nie mówcie, że nie ma aluminium. Ja mam. Masz. Daj. Dobra. Jedno. Krzem, jeszcze jeden krzem. Bo proszę, niech on tu będzie gdzieś. God damn it. Ja mogę ci pójść po krzem, jak chcesz. Jeden krzem. Gdzie jest siarka? O tu. W kącie tam. Mam. Siarka i 8. Jeden krzem ci niosę. Czy potrzebuję więcej? I to dla ciebie. O. Czekaj, to dobrze. Dajesz mi 2 chyba aluminiumy. Daj mi. Dałem ci 3 aluminium. Raz. Fasolka, bakłażan, dynia, grzyb, fasolka. Kurde, nie mam tego aluminium już. W sensie skończyło się. Kurde, jeszcze jedno w takim razie jest potrzebne. Nie. Jedno aluminium? Tak, nie ma. Tutaj wywalać jak... No, chciałem, żebyś miał plecak 2.
A nie wyrzuciłem? Wyrzuciłem ci 3. Tak, ale to wiesz, ten stop okay. Też. To on też potrzebował. Można zniszczyć jeden. Nie, to daje 20, to jest trochę dużo. Nie ma czegoś, co ma aluminium, co można zniszczyć? Nie. No, ty masz chyba też burz meteorytów najwyraźniej. Ty, faktycznie. Nie wiem, co zmiana klimatu ma do burz meteorytów. Siewacz trawy zaawansował. Jak bardzo jesteś przywiązany do trawy? W ogóle nie jestem, możesz... Czy on coś w ogóle robi, ta trawa? W sensie daje tlen, czy coś, czy tylko przyspiesza? No tam chyba masz. Tak, no masz chyba tam napisane, co tam robi. On robi tlen. O, tak to działa. Energia, tlen 67 versus... Aha, on robi dużo więcej tlenu niż WG moduł. Okej. Okay. To nie warto już w ogóle WG modułu w takim razie budować. Mało tego, chyba trzeba zniszczyć WG moduł jeden i postawić trawę. Okej. Okay. Różnica jest olbrzymia po prostu. Tylko potrzebuję... Nasiono Lirmy? Mamy jeszcze jedno nasiono Lirmy gdzieś? Może co? Robi tutaj. Jest. Ale leje deszcz quest. Nic nie słyszę, co mówisz nawet. Rakieta przyciągająca asteroidy. Wow. Rakieta przyciągająca... Ciąga asteroidy z uranem. Zapewnia globalną premię do wytwarzania ciepła. Mnożnik ciepła 1000%. Nice. Rakieta ochrony pola magnetycznego. Mnożnik ciśnienia 1000%. Satelita GPS. Zapewnia geolokalizację na mapę. Lepszą jeszcze lepszą. Rakieta mapująca pozwala wyświetlać ważne miejsce na mapie. No, do tego są osmy potrzebne i pręt nadstopu, więc... Ale... No. A, to też te nadstopy potrzebne, ale wysłałbym. Dwa nadstopy, kobalt i silnik. To nie mamy tego jednego aluminium. Czego? Tego aluminium nie mamy jednego. No mamy, już ci daję. Ej, no to nie, to okej. To ty potrzebujesz. Proszę. Masz. Nie. Co mam z tym zrobić? Zrób sobie plecak odrzutowy 2. Plecak odrzutowy? No. 2. P2, okej. Okay. Ui. I co on robi? Lepszy jest. A jest szybszy. To jest okay. Jakby ważne. Dobra, ale trzeba znowu iść na przygodę. Bo serio, nie znowu, warto trzymać to tych. Nic nie ma. No to mówię, to jest tak, że każda następna rzecz po prostu mnoży to o wiele, wiele bardziej, nie? To się nic nie... Nic się nie opłaca. To co nie chciałem, żeby było tak... na chwilę, raz wyrzucę to. Iść. Czekaj, jeszcze jestem tutaj. Robię rzeczy na razie. No, czyli że jest szybszy.
prawie 2 miliony. Dobra. Jak wygląda tlen? 670. Nice. Nice. Ty pójdziesz tu. Tu już nie ma miejsca. Tu za skałą robię kupę, jakby co. Dobrze. Krzemową. Kupa krzemowa. Krzemówkę tak zwaną. Dobra, idziemy tam. Na E. Czekaj, mam. Parent, już idę. Let's go. Ale jak wróciliśmy z poprzedniej terraformacji, było 1,94, tak? A teraz 1,96. Nie, było 1,64. Tak? Nie. No. Tak. Było 1,63 i zrobiło się 1,64. To leci, okay. Leci. Myślałem, że to stoi w miejscu. Tu jest ta burza. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. Tu jakoś do tego uranu powinniśmy dojść. O! Co to jest? To jest ten? Ej. To jest ten? 8. O, roztopiło się, jest 8. 8. Pręty. Nie wiem, czy potem nasionka brać. Nikt się jest, nie robi już nic. Osm. Siarka. Okej, czyli te jaskinie się topią pomału i można się do niektórych już... Chyba dał. Temperatura topnienia 500. To jest jakiś taki, to wygląda jakby można było rozbić od góry te kryształy. No wiem, ale nie można chyba. Jakby miało z nich wypadać więcej. No dobra, coś tam 8 mamy. To dobrze. Ja mam 2 na sobie. To są irydy, co będziemy pamiętać. To idziemy dalej. Tu bylim. Coś jest. Nie, to już raczej nie, ale będziemy sobie odbijać dalej w prawo. Gdzie ty jesteś? Jest? No dalej się trzymam prawej. W sensie masz ściany po prawej? No trzymam się prawej ściany, lecieliśmy wzdłuż, nie? Dobra, leciałem w lewo. Nie widzę cię. Widać. O, widać. Jeszcze 2 miliony. Stargate. Jeszcze 3. I co wtedy? Jest następny ten chyba do budowania. O. Niski poziom tlenu. Tutaj mamy satelitę naszą. Na szczęście te pojemniki wytrzymują długo już teraz. No. O, tu jest zejście na dół. Nie. Gdzie ty jesteś? Tam taka dziura dalej. Od twardego lądowania minęło 6 miesięcy, ja ledwie żyję. Moim głównym celem jest budowanie rakiety i wniesienie stąd na zawsze. Ta planeta jest przeklęta. Gdzie ty jesteś? Muszę wrócić na miejsce katastrofy. W sterowni było chyba jakieś ukryte pomieszczenie.
sterownik było chyba jakieś ukryte pomieszczenie, jedna ze ścian w pobliżu głównych ekranów nadawała się do tej konstrukcji, ale tyle czasu, że minęło, że cokolwiek pamiętam. A, to jest jakiś mierzyk, gdzieś w którymś statku jest ukryte. Tak, nie można rozmontowywać, to są ewidentnie te rzeczy. Ale tu jest nasion. To 400 biorę. I tyle, resztę nie biorę. Okej. To wygląda, jak miał być koniec mapy. A, myślę, że nie. Ale chodź tam, żebyśmy się nie zgubili. No ale się trzymamy tak prawej. A tam. Biola, bola, polio. Oj, to są takie rzeczy, co ja lubię. Nie mam jeszcze tej szklarni pierwszej. Przełączył światło. No. Żadnej skrzyni tu nie ma nawet? No jest właśnie tutaj jedna. Ale to byliśmy chyba. Nasiono, pestera. Nie? Tu chyba zawróciliśmy w tym momencie. Nie. Żelazo, uran, nasiona bakłażana. No, dajcie spokój. Nie wiem, tutaj. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Leciałem po prostu prosto. O, widzę cię. Teraz odlutujesz ode mnie. Halo. Mhm. Trzymana wiadomość. Ło, jakieś nowe skały. Z tego mi się... Mam jeden tlen tylko. Masz jeden tlen? No. Tak, ty chcesz wrócić z jednym tlenem. Umrzysz. Właśnie tego się boję. To jest w tych skałach. Tytan? O kurwa, tutaj się robi. To jest zejście na dół znowu. Aluminium, aluminium, aluminium. Kwarc pulsarowy znalazłem. Co znalazłeś? Kwarc pulsarowy. Pulsar kwarc, faktycznie. A, tu się schodzi jeszcze na dół niżej. Ciekawe. Już tu tlenu nie ma dalej. A, tu się schodzi jeszcze niżej. Wow. Nie wiem, gdzie poszedłeś. Jeszcze niżej się schodzi. What the fuck? Tu jest lodówka, jest chip. I amelinium. Jesus, gdzie jest to? Nie, czego mam jeszcze tleny, nie? Co? Ja mam tleny jakby, co? Jestem przy tych dziwnych skałach. Co wyglądałem jak... Na księżycu to się mienią na biało. Potrzebnie, niepotrzebnie. O, come on, nie mogę przejść przez poleżą. Serio? Ja muszę niestety. Musisz do mnie przyjść. Uciekać. Tu trzeba wrócić. Tu jest. Musisz do mnie przyjść. Ja ci dam. Ile razy zszedłem na dół? Nie wiem, 4, 5? Gdzie pamiętaj, gdzie to jest. Widzisz, nie wiem, spójrz gdzieś to prawo, rozejrzysz się po takie dziwne nowe skały. Nie, nie widzę.
takie świecące, białe jakby. Chyba się cofam z powrotem. Tam jest jakiś lodowiec. Fak, ja chyba też nie wrócę. Nie wiem, gdzie jestem. Nie mam pojęcia. Skubiłem się na maksa. Nie wiem, gdzie jestem w ogóle, quest. O, widzę cię. Stój. Dobra, wracajmy. Tu nie mogę podnieść, czemu nie mogę podnieść? No. A wiesz, w którą stronę mniej więcej? Mi się wydaje, że tam. No na N chyba, nie? Na N chyba, no. Tylko czy to jest wyjście stąd? Na N. A, musimy tędy chyba. Tu gdzie ja idę? Zdaniem tędy. Nie, tu gdzie ja idę. Ty gdzie? Ty szedłeś na S ostatnio. No poszedłem na N. Od miejsca, w którym byliśmy, poszedłem na N. Cofam się tam, gdzie byliśmy. Robię dym. No widzę cię, stój. Muszę wziąć ten tlen twój. O, widzisz, tam są te kamienie jakby co? Tak, na W. Tam szedłem. Dobra, prowadź, bo ja mam ostatni, wziąłem ten ostatni twój. Dobra, ja mam jeszcze trzy. Dobra, na dwa, bo zaraz zużyję następny. Chyba tędy. Nie wiem, to jest ten korytarz, którym tu przylecieliśmy. Chciałbym wiedzieć, jak to się wraca tam, bo się schodziło 5 razy schodami w dół. O. No to na pewno jest wejście do tego naszego, do tego biomu. To pamiętam, bo tu byliśmy, tu jest ta skrzynka. O. Trzeba się być przytulonym do tej ściany, bo tu dojdziemy pewnie... Do tych dziwnych skał, takich wystających? Tak myślę. Prędzej czy później tak. Tu jest skrzynia, tu byliśmy. Kurde, jak to jest ciemno. To jest tak ciemno, że moja latarka nawet nic nie... No, dziwne. No, ale nic. Przytulamy się do prawej i lecimy. Znaczy do lewej w sensie. Okej, okay, tu jest Stargate. Tu jest ta dziura, gdzie jest satelita, tak? Mm-hmm. Tak. Okay. Żeby nie spaść. Czemu jest tak ciemno? No bo zrobiliśmy tutaj normalny świat, no. Tu są... Magiczne skały. Kwadratowe byliśmy, że one po prostu znikną zaraz i przestaną być takimi klockami. Nie wiem, pierwszy raz widzę te kwadratowe szczerze mówiąc. Ale to są te wystające. Ja się wydaje, żebyśmy je widzieli kurde kiedyś. Ja ich nie kojarzę w ogóle. No. Ale nie chcę tam teraz iść do nich. Czy idziesz do nich? No i tak musimy ominąć te co robią brz, nie? Wiesz co, ja nie mam tlenu. Nie wiem, gdzie ty poszedłeś. No, idę naokoło tych. Jestem w środku tych śmiesznych niebieskich skał. Odważnie. Ale potrzebuję tlen. Ja bym ci dał, tylko... O, jesteś. Masz, ale to już... A zrobiliśmy ten statek? Tam. Dobra, no to idziemy, bo nie ma już... Ja mam ostatnią butelkę swoją też. Dobra, już jesteśmy. Może były te skały, tylko ich nie zauważyliśmy? Były, a tam trzeba się przejść. Trzeba się przejść koniecznie, no. Polatać pomiędzy. A tą skrzynkę, na pewno robiliśmy tą skrzynkę. Ło, rakieta. Dom. No fajnie, mam jakieś super, super rzadkie kwarc, ale nie mam potrzebnych rzeczy. Ale mam aluminium trochę. Dobrze, pisz. Dobra, zrobię sobie te koncesy. Aż to.
Patrząc, schemat satelita GPS-4. Czekaj, już patrzę. Schemat flara. Wow! Ale ładne. Różowe. Śliczne. Tak, trzeba to gdzieś... Trzeba to gdzieś schować. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Dwa pręty. A ja już nie biorę w ogóle tych doniczek, to jest bez sensu. Czego? Tych doniczek z nasionami już nie będę zbierał. Wiesz co, one mogą się pewnie tego... przydać, jak będzie ten... Jak ale jest odłożone 6 trylionów. Nie wiem, wiem, tylko mówię, one pewnie... I osmów mamy dużo, nie? Ja mam też tu osm. Tak. Ty będziesz chyba robił reaktor następny, nie? Tak, na pewno. Ale Quest to już w następnym odcinku.